Nowa usługa od InPost. Czy firma Rafała Brzoski stoi na czele kolejnej rewolucji? W czym prześcigają się Google i Samsung i dlaczego to dobra informacja dla użytkowników smartfonów? O co oskarżony jest Marvel w związku z premierą nowego sezonu Lokiego? Oraz wiele więcej. Żyjemy w erze dynamicznego postępu, więc warto być na bieżąco. Dlatego witam Cię w Louder & Higher, programie o zmianach, które Cię dotyczą. Każdą osobę, która chce być na bieżąco ze zmianami na świecie, zachęcam do zostawienia subskrypcji. Nie przedłużając, zaczynajmy. Samsung i Google ogłosili plany dotyczące aktualizacji oprogramowania swoich smartfonów. Samsung przedłuża gwarancję aktualizacji zabezpieczeń z 4 do 5 lat dla wybranych modeli. Natomiast Google Pixel 8 i Pixel 8 Pro otrzymają wsparcie przez rekordowe 7 lat, w tym aktualizacje systemowe i zabezpieczeń. Google przoduje w dostarczaniu aktualizacji oprogramowania, o czym świadczy fakt, że wprowadził ich największą ilość w 2023 roku. W obliczu tych faktów Samsung rozważa kolejne przedłużenia aktualizacji, tym razem do 6 lat. Aktualizacje oprogramowania odgrywają coraz większą rolę w poprawie bezpieczeństwa, wydajności i funkcjonalności urządzeń. Dobrą wiadomość mamy również dla fanów podróży pociągami. Austriackie Koleje Federalne wprowadziły nowe nocne pociągi, które łączą stolice Austrii, Wiedeń, z Berlinem, Amsterdamem i Mediolanem, w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie ekologicznym transportem. Nocne pociągi NightJet rozpoczęły kursy 6 października tego roku. Wagon restauracyjny, wygodne łóżka i strefa ciszy zapewniają komfort podróży. Bilety już od 29 euro. Spółka planuje rozszerzenie sieci nocnych połączeń, w tym trasy do Kopenhagi i Pragi. To część szerszego planu mającego na celu zwiększenie liczby podróży koleją o 20% do 2030 roku. Oprócz tego, że podróże pociągiem potrafią być bardzo wygodne i korzystne finansowo, to są przede wszystkim bardziej ekologiczną alternatywą dla samolotów czy samochodów. Bardziej ekologiczną formą dostaw od lat są paczkomaty InPost. Firma właśnie ogłosiła swój nowy produkt. InPost Pay, nowa aplikacja mobilna od firmy InPost, debiutuje na rynku, umożliwiając płatności online i w sklepach stacjonarnych. Działa na Androidzie i iOS. Obsługiwana przez 12 banków w Polsce, oferuje różne metody płatności, w tym kartę, Blik, Apple Pay i Google Pay. InPost Pay odpowiada na rosnące zainteresowanie płatnościami mobilnymi w Polsce i ma szansę na znaczący udział w rynku. Aplikacja jest bezpieczna, ponieważ korzysta z nowoczesnych technologii kryptograficznych. Dodatkowe funkcje to m.in. możliwość śledzenia przesyłek czy płatności za usługi InPost, takie jak paczkomaty i InPost Kurier. Firma planuje wprowadzić kolejne usługi finansowe w przyszłości, w tym kredyty i cashback. InPost Pay właśnie wystartował, podobnie jak nowa aplikacja społecznościowa dla twórców treści o nazwie Canopy. Firma uruchomiła program pilotażowy, zapraszając 1000 influencerów z branży urody, mody czy lifestyle. Użytkownicy zachowują anonimowość, tworząc bezpieczne miejsce do dzielenia się treściami. To innowacyjne narzędzie rozwija Ayomi Samaravera, była pracownica TikToka i popularna twórczyni na tej platformie. Canopy do tej pory pozyskało 240 tysięcy dolarów wsparcia inwestorów, w tym od Hustle Fund VC. Ciekawe, czy wsparcia finansowego nie będą potrzebowały największe spółki technologiczne w obliczu nowej ustawy w stanie Kalifornia. Gubernator Kalifornii Gavin Newsom podpisał ustawę karną, która obciąża odpowiedzialnością platformy społecznościowe za niedostateczne działania przeciwko rozpowszechnianiu treści związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci. Ustawa będzie obowiązywać od stycznia 2025 roku. Naruszenie przepisów grozi odszkodowaniami w wysokości od 1 do 4 milionów dolarów za każdy przypadek. Platformy mogą uniknąć pozwów, przeprowadzając audyt systemów. Ustawa wymaga także, aby platformy umożliwiały użytkownikom zgłaszanie treści z wykorzystaniem seksualnym dzieci i reagowanie na zgłoszenia w ciągu 36 godzin. Krytycy obawiają się, że ustawa może wpłynąć na wolność słowa. Wpłynąć na wolność użytkowników od reklam chyba zamierza Microsoft, który wprowadził narzędzie Copilot w najnowszej aktualizacji Windows 11 i w temacie reklam wzbudził największe kontrowersje. Reklamy w Copilocie pojawiają się w odpowiedzi na zapytania użytkownika, co budzi niezadowolenie. Microsoft planuje rozwijać Copilota, dodając wtyczki i integracje, ale to może
może tylko zwiększyć liczbę reklam, a obecnie nie ma możliwości ich wyłączenia. Microsoft liczy na sukces Copilota jako osobistego asystenta Windows 11, ale konkurencja jest silna, a użytkownicy oczekują przede wszystkim mniej reklam. Narzędzie jest dostępne tylko w niektórych regionach z powodu przepisów dotyczących prywatności, ale firma planuje dostosowanie do przepisów Unii Europejskiej. To jednak nie wszystko. Według doniesień Intela, Microsoft szykuje premierę Windows 12 w 2024 roku, co może ożywić rynek komputerowy z nowymi funkcjami AI. Microsoft zmienia też strategię wydawniczą, planując nowe wersje systemu co 3 lata. Pojawiły się spekulacje o subskrypcji jako opcji korzystania z systemu. Na model subskrypcyjny póki co nie zdecydowało się miasto Katowice, które zatrudniło owce kaukaskie. News może nie aż tak technologiczny, ale z pewnością warty uwagi. Owce w Katowicach zatrudnione na umowę o dzieło zakończyły skoszenie 1000 metrów kwadratowych trawy na terenie Brynowa w 3 dni. To ekologiczne rozwiązanie, nie emitujące spalin i nawożące teren. Jedna owca może wykosić około 10 metrów kwadratowych trawy dziennie. Teraz owce będą pielęgnować tereny o powierzchni około 10 hektarów w różnych lokalizacjach miasta. Owce będą pielęgnować zielone tereny miasta, a nowo powstały związek dbać będzie o prawa pracowników. Pracownicy CD Projekt założyli Polski Związek Pracowników Game Dev w odpowiedzi na zwolnienia i problemy w branży gier. To pierwszy taki związek w Polsce działający pod skrzydłami Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza, obejmujący całą branżę, a nie tylko jedną firmę. Powstanie związku zbiegło się z ostatnimi zwolnieniami w CD Projekcie, które dotknęły 9% pracowników. Związek opublikował 7-punktowy manifest promujący bezpieczeństwo i godne warunki pracy, a także demokratyczne zasady działania. Celem jest edukacja pracowników w zakresie ich praw i obowiązków oraz walka z niekorzystnymi umowami. PGWU planuje rozszerzyć swoją działalność na całą branżę game dev w Polsce. CD Projekt nie wydał jeszcze oficjalnego komentarza. Oficjalnego komentarza nie doczekaliśmy się jeszcze również od Marvela w sprawie nowego sezonu serialu Loki. Serial wywołuje kontrowersje ze względu na podejrzenie o wykorzystanie sztucznej inteligencji do stworzenia plakatu promocyjnego. Ilustratorka Katria Raden podkreśla, że plakat zawiera typowe cechy tworzone przez AI, takie jak przypadkowe przekształcenia w niezrozumiałe kształty. To nie pierwszy raz, kiedy Marvel jest oskarżany o korzystanie z generatywnych narzędzi AI w promocji swoich produkcji. Wcześniej, w przypadku Tajnej Inwazji, producent Ali Selim przyznał się do korzystania z AI w tworzeniu czołówki. To jednak spotkało się z krytyką widzów i krytyków, którzy zauważyli spadek jakości efektów specjalnych. Problem polega także na tym, że wykorzystanie prac generowanych przez AI może zagrażać źródłom dochodów artystów, którzy sprzedają swoje prace na stronach stokowych. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w tym tygodniu. Dajcie znać, co sądzicie o odcinku i nie zapomnijcie zostawić subskrypcji oraz łapki w górę. I widzimy się standardowo jak co piątek o 14:00.